Ewelina Jasion, Kancelaria Jaroch Pakos, Kancelaria Radców Prawnych jest z nami. Pani mecenas, skłaniam się nisko. No dzień i dobry, pani mecenas, witam państwa. Mamy już tych sygnalistów, którzy po prostu tyle tu już było czasu wałkowani, byli przez lata już, może finał trochę. Raczej nie będzie tam regulacji dotyczących rynku pracy, z tego wszystkiego tutaj nam wynika. Natomiast co w tej chwili ma zrobić przedsiębiorca, jeżeli w ogóle to prawo zacznie wchodzić w życie? Czy on ma, tak jak są te procedury antymobbingowe i jakieś tam różne związane z zatrudnieniem, tutaj wiemy, że to zatrudnienie tam, to jednak on ma przygotować jakąś procedurę w firmie? Ma jakiś obowiązek wynikający z tych przepisów, tak już po prostu mówiąc wprost? Pytając wprost? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Ustawa wprost wskazuje, że pracodawcy, których będzie obowiązywała ta ustawa, czyli ci, którzy będą zatrudniać powyżej 50 pracowników na podstawie umowy o pracę bądź innego stosunku cywilnoprawnego, będą musieli wdrożyć taką wewnętrzną procedurę przyjmowania tych zgłoszeń. W ramach tej wewnętrznej procedury trzeba będzie również ustalić, jaki kanał zgłoszeń tutaj przedsiębiorca wybierze, czyli w jaki sposób sygnaliści będą mogli dokonywać tych zgłoszeń. Więc jak najbardziej taka procedura wewnętrzna, czy to prawo pracy zostanie w ustawie, czy też nie zostanie, i tak taką wewnętrzną procedurę będą musieli przedsiębiorcy wdrożyć, uchwalić w swojej firmie. Więc tak na dobrą sprawę ta poprawka Senatu, jeśli chodzi o obowiązki wynikające z ustawy o ochronie sygnalistów, z tego projektu ustawy, ona na nie nie wpływa. One będą i tak te same. Bardziej tutaj będzie miało to wpływ na kwestię zapewne ilości zgłoszeń, bo jednak zakładało się, że te zgłoszenia dotyczące prawa pracy jednak będą najliczniejszą grupą. No to rozumiem, do tego raczej nie będzie. Analizowaliśmy to jakiś czas temu, to jakby niewiele to w ogóle zmienia z takiego, że tak powiem, merytorycznego punktu widzenia. Natomiast pani mecenas, kiedy to trzeba zrobić te wszystkie procedury, bo jak sobie zobaczyłem w tej wersji, w której Sejm przekazał do Senatu, no to czyli chyba aktualnej cały czas, no bo Senat tylko się tym rynkiem pracy tam zajął, prawem pracy. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem, i tu są, strach w ogóle czytać, długie jakieś tutaj są te historie, to które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy. No to, że tak powiem, 6 miesięcy to byłoby dobrze, bo to byłoby gdzieś przed świętami. Tak jakby. Czy to rzeczywiście jest tak, że teraz ratuj się kto może, o rety, trzeba w ogóle jakąś procedurę robić? Czy na to jest w tej chwili czas i można do tego spokojnie podejść, na tej zasadzie wejdzie w życie, ogłoszone zostanie, to już zobaczymy, jak to wygląda, zaczniemy w ogóle szykować, co trzeba w tych firmach powyżej 50 pracowników. Powiem tak, na tą procedurę wewnętrzną, jeśli chodzi o podmioty prywatne, będą 3 miesiące, jeśli chodzi o wejście w życie ustawy, i z praktyki do nas coraz więcej przedsiębiorców się zgłasza i my też rekomendujemy, żeby zacząć robić to już teraz. No to przez wakacje trzeba będzie zrobić. Powiemy teraz przez wakacje, no to zepsute wakacje przez sygnalistów po prostu. Trzeba będzie, znaczy rozumiem, im szybciej to zrobimy, tym wakacje po prostu będą. Znaczy upraszczam to, ale bo w firmie powyżej 50 osób, to na pewno jest jakaś tam grupa osób, która może w ogóle dostać takie zadanie. Ale rozumiem, przerwałem. 3 miesiące procedura, a te pół roku? Te pół roku to, z tego co ja kojarzę tutaj z ustawy, to jest dla podmiotów, dla organu publicznego, dla Rzecznika Praw Obywatelskich. I tutaj chodzi o te kanały zewnętrzne zgłoszeń, czyli to nie dotyczy przedsiębiorców. Rozumiem. I teraz tak, pani mecenas, samo wdrożenie to jest jedno. Jakby rozumiem procedura i trzeba z tej procedury, jak rozumiem, też przeszkolić pracowników, tak jak było w przypadku, znaczy jakoś szeroko poinformować, nauczyć. I teraz, no bo procedura jest jedną rzeczą, natomiast drugie to jest mierzenie się z tym problemem, czyli wpłynie zgłoszenie.
I tutaj też orety, co robić? Czyli ja rozumiem, że ta procedura ma nam też odpowiedzieć w ogóle na to pytanie, jak w ogóle postępować z tym zgłoszeniem, tak żeby tam sprawa została rozstrzygnięta. Do sygnalisty chyba w końcu tak chyba ustalono, ma trafić jakaś informacja zwrotna, ale on zasadniczo ma, że tak powiem, być przez ten cały okres bezpieczny. Czy to na ostatnim etapie jakichś prac to w ogóle zostało jakoś zmienione? Nie, tutaj jeśli chodzi o te obowiązki, to one nie zostały, ani te terminy, one nie zostały zmienione, ale tutaj zgadzam się z panem redaktorem, że rzeczywiście sama procedura to jest za mało, bo procedura nam przede wszystkim nie odpowie na konkretne pytanie, czy doszło do naruszenia, czy nie doszło do naruszenia. I tutaj będą pracodawcy się mierzyć z tym problemem i rzeczywiście może być tak, że będzie potrzeba zatrudnienia konkretnie pracowników, którzy się będą tym zajmować i będą mieli na ten temat wiedzę, albo wręcz outsourcingu tych usług do kancelarii prawnych. No ja pani mecenas, jeszcze jeden problem widzę, bo jakby to ja rozumiem, że trzeba zbadać, bo to jakby wypaczy się ustawę, jak się tego nie zbada. Natomiast tutaj czy ten organ, czyli tam Rzecznik Praw Obywatelskich, będzie pełnił funkcję też takiego rodzaju nadzoru nad tym, bo o co mi chodzi? Wyobrażam sobie firmy, które jak dostaną informację o tym, że w ich przedsiębiorstwie są jakieś naruszenia, to będą właśnie wbrew ustawie robiły wszystko, żeby sprawa nie została porządnie wyjaśniona, a sygnalista może zostać właśnie, spotkać go mogą jakieś represje z tego powodu. I teraz kto jest jakby wyżej nad tym, tym całym procesem? Że można później powiedzieć, no ja w mojej firmie zrobiłem to, ja przez to straciłem pracę. Zrobiłem, zgłosiłem, że nie wiem, zatruwają lokalną rzekę, wykorzystują w ogóle jakieś tam nieprawidłowości. Gdzie mają miejsce jakieś nieprawidłowości? Znaczy tym organem, który jest wskazany w ustawie jako ten organ, powiedzmy tak kolokwialnie wyżej, jest właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organy publiczne, ale prawda jest taka, że każdy sygnalista może dokonać zgłoszenia zarówno wewnętrznie, ale też od razu zewnętrznie do Rzecznika Praw Obywatelskich lub do konkretnego organu. Więc jakby te organy będą sprawowały taki powiedzmy quasi nadzór, kontrolę. I tak samo nawet jeśli takie zgłoszenie zostanie zrobione zewnętrznie, czyli już z pominięciem pracodawcy, to tak samo te organy mają prawo, a wręcz obowiązek przy wyjaśnianiu tej sytuacji, tego zgłoszenia, też komunikować się i jakby w pewien sposób nadzorować i starać się wyjaśnić, co się stało oczywiście tam, gdzie do tego naruszenia doszło. Jasne. Pani mecenas, czy ja rozumiem, że to po prostu ratuje tą sytuację to, że zgłoszenie tego sygnalisty, jak nie będzie tylko pochodziło do przedsiębiorstwa, to może też być do tego podmiotu właśnie zewnętrznego i też w ogóle ta sprawa nie może zostać zignorowana w świetle prawa. Jasne. No to pani mecenas, rozwiała nam pani dużo wątpliwości. Wiemy, co robić. Pracy jest bardzo dużo, więc do tematu jeszcze będziemy musieli wracać. Tymczasem Ewelina Jasion z kancelarii Jaroch Pako, z kancelarii radców prawnych, nam pomagała zrozumieć przeróżne tutaj meandry tego, co już się staje prawem powszechnie obowiązującym. Kłaniam się nisko, pani mecenas.